Film bez sensu, jej życie bez sensu, recenzja bez sensu. W Gorsecie, czyli film o cesarzowej Elżbiecie, cesarzowej Austrii. Inni uważają, że bardzo dobrze odzwierciedlony film, inni uważają, że niekoniecznie. Odwzorowywanie jej życia jeden do jednego chyba nie jest najważniejsze w tym filmie. Ona jest po prostu pewną postacią, pewną ikoną i najważniejsze jest to, że słynęła ze swojej urody. To jest tym punktem wyjścia. To, że kończy 40 lat, jest takim przełomowym momentem w jej życiu. Focusing on her in her 30s and 40s, starting to show what I would call rebellion against the role and against the position and against all the expectations, and that was something I could relate to and that I thought could also be relatable for an audience today. Bardzo taki realistyczny, wręcz naturalistyczny, nie jest w żaden sposób stylizowany, tak jak większość filmów z tej epoki, w ogóle filmów historycznych. Realizm jest przede wszystkim, nie ma ani krzty przepychu. So. So, okay. Na to, że ten film wygląda tak realistycznie, składa się to, że on był nagrywany na taśmie filmowej. Nie ma nadto przepychu, wręcz powiedziałabym, w niektórych scenach jest odwrotnie. Chociażby wygląd budynków, wygląd korytarzy, a nie takich głównych komnat. One głównie właśnie wyglądają jak takie stare, obdrapane mury. Może jest to jakieś symboliczne, jakieś takie tracenie urody, bo jednak na urodzie cesarzowej ten film się skupia. Love to look at you looking at me. Przez całe życie tak naprawdę nie musiała nic. Jedyne, co w jej życiu było ważne, to właśnie była ta uroda. My ją spotykamy w takim momencie w jej życiu, kiedy traci właściwie jedyną rzecz, która mogła być sensem jej życia. Jej nie napędza miłość, nie napędza jej nienawiść, nie napędza jej pasja. Ona po prostu egzystuje z dnia na dzień. What I discovered when reading about her was so different from what I thought from these films. I discovered quite a complex and melancholic character and a very introverted woman also. Jednocześnie nie odniosłem wrażenia, że ona jest jakaś pusta. Niby bazuje tylko na swoim wyglądzie i cały czas się dopytuje, właśnie zwłaszcza na samym początku filmu, czy dalej jest piękna. To jest chyba siła jednak tego filmu i reżyserii w tym filmie, że mimo wszystko ta postać jest ciekawa. Jest alles wie in einem unaufgeräumten Museum. Moim zdaniem mogli ją w tym filmie przedstawić jeszcze ciekawiej. Patrząc chociażby na jej historię, ona znała kilka języków. Ona cały czas tych języków się uczyła. Oprócz tego pisała wiersze, interesowała się literaturą. Polityką też się interesowała. Tutaj trochę mi zabrakło tego pokazania, że owszem, ona dba o piękno, dba też o inne rzeczy, ma jakieś hobby, rozwija się w tym. Brakowało mi pokazania tego, że owszem, w młodym wieku, w jej historii było tak, że nie miała swojego zdania, była przytłoczona przez swojego męża i przez swoją teściową. W późniejszym wieku zaczęła mieć wyraźne swoje zdanie i wpływać na swojego męża, nawet na politykę, na jego decyzje. Jeszcze bardziej mogliby uwidocznić to, że Elżbieta miała jednak więcej zainteresowań i miała większy wpływ na to, co się dzieje wokół niej. Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. I w tym filmie nie ma związku przyczynowo-skutkowego między scenami. One po prostu się dzieją. To nie jest ważne, która jest po której. Wszystko się zlewa w taką jedność. To jest takie bardzo epizodyczne pokazanie jej życia. Tutaj działo się to, tu działo się to, tu jest chwila taka, tu jest chwila taka. Kojarzy mi się jeszcze z dziełami Lynn Ramsay, szkockiej reżyserki, w której filmach jest bardzo mało dialogów. Jest taka poetyka detali, skupienie na poszczególnych ujęciach, które później się jakoś ze sobą łączą. Trochę taka układanka. Można znaleźć pewne wskazówki, co się później wydarzy. First he cries too much, then he's too quiet. And you see it as some kind of personal vendetta? You think I'm exaggerating? Vicky Creeps właściwie nie musiała nic grać. Jej ostatnia taka duża rola, po której trochę zniknęła, była w Nici Widmo i tam faktycznie musiała więcej grać, musiała mieć więcej ekspresji. Grała naprzeciw Daniela Day-Lewisa, czyli aktora, który ma na swoim koncie 3 Oscary, a wcale nie odstawała od niego. Natomiast w tym filmie nie dostała za bardzo okazji do popisu. Stop it! Where's your gun? Stop being a child. Where's your gun? Stop. Show me your gun. Stop playing this game. Nie wiem, jaki był do końca cel tego filmu, nie wiem, jaki jest morał. Nie każdy film musi mieć morał, ale właściwie po co on powstał? Nie zauważyłam żadnej takiej istotnej puenty, którą miałby przekazać. Auf jeder Seite steht ein Rätsel.